wielu ludzi, którzy są singlami, mocno pragnie bycia z kimś. Mocno chce sobie szybko znaleźć dziewczynę, chłopaka i w końcu przestać być samotnym. Problem polega na tym, że jeżeli wierzysz w myśl, potrzebuję dziewczyny, potrzebuję chłopaka, a w danej chwili go nie masz, to dzieje się kilka niekorzystnych rzeczy. Po pierwsze, w twojej głowie mogą pojawiać się niezbyt pozytywne emocje. Zazwyczaj będzie to stres, presja na to, że czas mija, a ja cały czas nie mam dziewczyny czy chłopaka. Jakaś frustracja, bo potrzebujesz czegoś, ale tego nie masz. Tak wielu ludzi myśli. Po drugie, kiedy spotykają jakieś nowe osoby, to przez to, że mają tą presję, że kogoś potrzebują, to dużo szybciej zwiążą się nawet z pierwszą, lepszą osobą, tylko po to, żeby mieć kogoś blisko siebie. A jak przypuszczam, wiesz, że to nie jest najlepsza strategia dobierania sobie partnera do związku. Co więcej, jak już spotykają się z tą osobą, to przez to, że oni tak bardzo chcą z nią być, to też są mniej obiektywni. Oni się starają bardziej i nie zastanawiają się, jaka ta osoba tak naprawdę jest. Chcą się pokazać z jak najlepszej strony, chcą zaimponować mocniej. A to, jak już wiesz z innych moich filmów, sprawia, że nie są dla niej wyzwaniem i są też mniej atrakcyjni. Tego jedna myśl, potrzebuje dziewczyny, potrzebuje chłopaka, może znacznie obniżyć poziom atrakcyjności danej osoby. A teraz wyobraź sobie, jak byś się czuł bez tej myśli w swojej głowie. Jak byś się czuł z zupełnie wolnym umysłem, bez jakiejkolwiek presji. Wyobraź sobie siebie w codziennych sytuacjach właśnie w takim stanie. Wyobraź sobie siebie, spotykając obcą osobę, która jest dla ciebie potencjalnym partnerem. Ale w głowie nie masz jakiejkolwiek presji. Po prostu spotykasz się z nią i cieszysz się rozmową. Cieszysz się poznawaniem tej drugiej osoby. Bez żadnych negatywnych myśli w swojej głowie. Teraz włącz na chwilę pauzę, zamknij oczy i spróbuj sobie to wyobrazić. Spróbuj się wczuć w siebie bez myśli potrzebuję dziewczyny, potrzebuję chłopaka. To jest naprawdę dobre ćwiczenie. Zrób to teraz. Chyba trochę lepsze uczucie, prawda? Problem wielu ludzi polega na tym, że oni wierzą w myśl, która przysparza im sporo stresu. Sami na siebie nakładają presję, przez którą później cierpią. Rozwiązaniem tego jest po prostu zrzucenie z siebie tej presji, zmienienie swojego myślenia. Tak jak zrobiłeś to w tym ćwiczeniu. Bo kiedy osoba jest szczęśliwa sama ze sobą, kiedy czuje się kompletna, nawet jeżeli nie ma tej przysłowiowej, ale tylko i wyłącznie przysłowiowej drugiej połówki, to wtedy staje się atrakcyjna. Teraz porównaj sobie taką postawę z osobą, która czuje, że czegoś jej brakuje, która jest zestresowana, ma presję na to, żeby szybko sobie kogoś znaleźć. Która z tych dwóch osób jest bardziej atrakcyjna? Odpowiedź powinna być oczywista. I mam nadzieję, że teraz rozumiesz już różnicę. Oczywiście nie chodzi o to, żeby nie dążyć do tego, żeby poznać nową dziewczynę czy nowego chłopaka. Chodzi raczej o to, żeby po prostu nie śpieszyć się z tym, nie nakładać na siebie żadnej presji i w międzyczasie cieszyć się życiem singla, które przecież też ma bardzo dużo uroków. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat relacji damsko-męskich, to zapraszam na stronę jakzdobywać.pl. Tam jest m.in. darmowy test flirtu i ciętej riposty oraz darmowy test atrakcyjności. Tymczasem jeszcze pozdrowienia z Bombaju w Indiach, bo pewnie zauważyłeś, że sceneria jest dość nietypowa. Chcesz, możesz zerknąć, jaki jest widok za oknem.